Teofil Ociepka to jeden z najważniejszych światowych twórców sztuki naiwnej. Ale czy aby na pewno malarstwo jego jest naiwne? O tym będziecie się mogli Państwo przekonać na ekspozycji. Teofil Ociepka malarstwo traktował jako sposób do przekazania swoich myśli, swoich tajemnic, swoich badań. W zasadzie malować zaczął z przypadku. Marzył o tym, aby być muzykiem, jednakże duchowy mistrz nakazał mu sięgnięcie za pędzel. Każdy obraz to pewnego rodzaju traktat. Tutaj na wystawie możecie Państwo zobaczyć obrazy z cyklu dżungli, z cyklu Saturnianów, bardzo istotne dla twórczości Ociepki, ale także obrazy prezentujące mitologię śląską. Mogłoby się wydawać, że artysta istnieje w wielu polskich muzeach. Jednakże na wystawie prezentowane są prawie wszystkie obrazy znajdujące się w polskich zbiorach muzealnych i wzbogacone o obrazy z kolekcji prywatnych. Bo już w latach 60. sława Teofila Ociepki sięgnęła granic Europy i jego obrazy znajdują się zarówno w kolekcjach niemieckich, austriackich, a także włoskich. I tu, proszę Państwa, niespodzianka. W 2021 roku Muzeum Śląskie prezentowało wystawę Promień Saturna, malarstwo Teofila Ociepki. A tutaj prezentujemy dwa obrazy, których wcześniej nie mogliśmy pokazać, gdyż znajdowały się za granicą. Jest to wspaniały obraz Dziewczyna w dżungli oraz obraz, który może być interpretowany na wiele różnych sposobów. Góra Prawdy. To te dwa obrazy prezentowane są w Polsce po raz pierwszy. I mam nadzieję, że będzie to dla Państwa dodatkową zachętą do odwiedzenia wystawy.